Turniej piłki nożnej dla dzieci rozegrano w trzech kategoriach wiekowych, do lat 8, 12 i 18. Nie chodzi o wynik, chodzi o zabawę, chodzi o to, żeby dzieci zarażać do uprawiania dyscypliny, jaką jest piłka nożna, bo wynik to przyjdzie z czasem. Oprócz turnieju na boisku zaprezentowali się także starsi piłkarze grający w kategorii Old Boy. Poza turniejem piłkarskim uczestnicy festynu mogli również sprawdzić się w siatkówce plażowej oraz wziąć udział w warsztatach football freestyle, które prowadził mistrz Niemiec Adrian Duszak. Przy jednym z namiotów odbywał się także turniej szachowy. Szachy to mają do tego, że grają zawodnicy i młodzi, i starzy. Przyjechało tutaj kilkanaście osób spoza tutaj rejonu Przemkowa, zawodników takich już nie amatorów, tylko już trochę bardziej zawodników, którzy gdzieś tam grają po różnych turniejach, mają kategorie wyższe, także poziom jest zróżnicowany. Mamy kilku takich amatorów, ale też i zawodników lepszych, którzy prezentują wyższy poziom szachowy. Zawody sportowe nie były jedynymi atrakcjami. Można też trochę popatrzeć na historię Przemkowa, bo mamy taką mini wystawę. Też jest grupa rekonstrukcyjna, która tutaj z nami broń, która się cieszy, widać takim mocnym zainteresowaniem, bo każdy chce zobaczyć, jaka to jest broń. Do Przemkowa przyjechała grupa rekonstrukcyjna z Grodźca, od których mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jak przed wiekami tutaj na tych ziemiach, jak rozgrywała się w ogóle walka, jak to miało miejsce, wie pan, jak ludzie żyli, wie, co robili, nie? No bo kiedyś życie głównie polegało na wojnie, przede wszystkim na wojnie, nie? Dla najmłodszych przygotowano wielkie dmuchańce, przy których można było pomalować twarz kolorowymi farbkami. Impreza odbyła się na boiskach sportowych należących do UKS Przemków Huta.